ostatnia prezentacja dzisiejszego wieczoru. Maciej opowie o hardbicie. Zapraszam. Cześć, jestem Maciej. WordPressem zajmuję się od 6 lat. Na chwilę obecną zarówno jako developer i trener WordPressa. Na co dzień zajmuję się WordPressem i wdrożeniami, pisaniem wtyczek, szablonów, od niedawna też szkoleniem z WordPressa. Dzisiaj chcę Wam przybliżyć taki temat jak Heartbeat API w WordPressie. Ta prezentacja raczej jest skierowana do osób, które programują. I tak, czym ten Heartbeat w ogóle jest? To jest dwukierunkowa komunikacja między przeglądarką a serwerem w czasie, powiedzmy, prawie rzeczywistym. W WordPressie zostało to zaimplementowane od wersji 3.6. I teraz tak, czemu mówię, że w czasie prawie rzeczywistym? Działa to na takiej zasadzie, że WordPress, że przeglądarka wysyła do serwera co określony interwał request z określonymi danymi. Serwer sobie to obrabia i wysyła odpowiedź z powrotem do przeglądarki. W takim ujęciu to jest czas prawie rzeczywisty, że to działa w tych interwałach. Więc nie możemy zrobić tego tak jak na soketach, że w momencie, gdy serwer coś nam wyśle, my to od razu otrzymujemy. Tylko w momencie, gdy ta iteracja tego heartbeata się dokona, wysyłamy request do serwera, na serwerze coś tam się dzieje i on do nas wraca. I tak co określoną liczbę sekund w kółko. Teraz tak, do dyspozycji mamy narzędzia po stronie JavaScriptu. 6 funkcji, które pozwolą obsłużyć to wszystko, co możemy zrobić w Heartbeacie. Może pokrótce tylko przybliżę ich działanie. Pierwsza funkcja pozwala nam zakolejkować jakiś event. Druga funkcja pozwala go zdjąć z tej kolejki. Trzecia sprawdzić, czy jest w kolejce. Te 3 funkcje służą do tego, żeby sprawdzić, czy pierwsza przeglądarka jest aktywna i czy użytkownik jest aktywny. Druga pozwala wyłączyć tak zwane usypianie tego heartbeata w momencie, gdy użytkownik jest nieaktywny. I ostatnia pozwala ustawić interwał, co ile ten request do serwera ma iść. Oprócz tego mamy eventy, które możemy już obsłużyć w sposób taki, jaki nam pasuje. Tutaj nikt nam nic nie narzuca. Mamy takie eventy. Heartbeat send wywołuje się w momencie, w którym request idzie do serwera. To wszystko, o czym teraz mówię, dzieje się po stronie przeglądarki i programujemy to w JavaScriptie. Ten drugi event to jest event wyzwalany w momencie wysłania tego requesta. Heartbeat error wywołuje się w momencie, gdy na przykład stracimy połączenie z internetem i przeglądarka nie może połączyć się z serwerem. I w tym momencie możemy na przykład obsłużyć to jakoś w ten sposób, że zapisać te dane w jakimś, po prostu gdzieś w przeglądarce, czy do ciastka, czy do jakiegoś lokalnego kontenera. I tutaj mamy też jeszcze eventy takie już stricte odpowiedzialne za utratę połączenia, za przywrócenie połączenia lub za wygaśnięcie tokenu. Po stronie PHP, czyli już po stronie WordPressa na serwerze, mamy 6 akcji i filtrów. Właściwie tu mamy 4 filtry i 6 akcji. Heartbeat Received, czyli filtr, który odbiera nam, który jest wykonywany w momencie odebrania danych przez serwer. Heartbeat Send, w momencie wysyłania danych przez serwer do przeglądarki z powrotem. I akcję Heartbeat Tick,
Tutaj wygląda to dokładnie tak samo. Różnica pomiędzy tym jest taka, że te filtry i akcje dotyczą użytkowników zalogowanych, natomiast te akcje i filtry dotyczą użytkowników, którzy nie są zalogowanymi userami na naszej stronie. I funkcjonuje to w taki sposób. Dodajemy sobie jakieś trzy requesty do naszej kolejki. Dodajemy identyfikator, tablicę z danymi, które chcemy wysłać do serwera. I trzecia wartość mówi nam o tym, czy ewentualnie mamy nadpisać zlecenie już zakolejkowane o takim samym identyfikatorze. Czy w momencie wystąpienia w kolejce WordPress ma to po prostu zignorować. W tym momencie kolejka jest wysyłana do serwera jednym requestem. To dzieje się już po stronie WordPressa, po stronie PHP. Najpierw jest obsłużony ten filtr Heartbeat Received. I tutaj mamy dostępne te dane, które dostaliśmy od przeglądarki. Oraz mamy też dostępny Screen ID, czyli w momencie, gdy jesteśmy w WP Adminie, będziemy mieli tam informację o tym, czy użytkownik jest na przykład na stronie edycji wpisu, czy na stronie ustawień, czy na stronie wtyczek, jeśli tam to obsługujemy. A jeśli to będzie wywołane z frontendu, to będzie po prostu string front, z tego co pamiętam, front albo frontend. Następnie mamy filtr Heartbeat Send, gdzie tu w tym momencie możemy już przypisać jakieś dane, które zostaną wysłane z powrotem do przeglądarki. Również mamy jeszcze dostępny ten Screen ID. I Heartbeat Tick to jest akcja, która się wywołuje. Tutaj możemy wykonać jakieś określone działanie, na przykład wpisać coś do bazy danych, bądź nie wiem, wysyłkę maila, wywołać cokolwiek, co się dzieje po stronie serwera. Do odpowiedzi jest doklejany timestamp i w postaci JSON-a wraca to do przeglądarki. W przeglądarce łapiemy sobie event heartbeat-tick.id2, czyli dotyczy on eventu o ID2. I tutaj te dane, które wrócą nam do przeglądarki, możemy sobie obsłużyć. Jak to obsłużymy, to już jest kwestia tego, czego potrzebujemy, jak chcemy to wykorzystać. Ewentualnie Heartbeat Error. Tutaj akurat w tym przypadku ten error jest wypisywany na konsoli w narzędziach deweloperskich, więc tutaj nie mamy jakiegoś widocznego efektu. Teraz tak, jeśli chodzi o interwały, możemy sobie nimi sterować. Jeśli chodzi o parametr speed, mamy możliwość 5 sekund, 15, 30, 60, bądź long pulling. Ten ostatni działa w ten sposób, że Heartbeat nie czeka, tylko w momencie, gdy przyjdzie odpowiedź, on wysyła od razu kolejny request. Czyli tak naprawdę ten interwał jest zminimalizowany do zera. W momencie, gdy otrzymuje od serwera informację, wyzwala kolejny request i to idzie praktycznie non-stop. Drugi parametr mówi nam o tym, na ile requestów zmieniamy tą prędkość. Możemy stwierdzić, że chcemy na przykład ustawić interwał co 5 sekund na 10 requestów. Czyli po 50 sekundach on wróci do swojego zadanego domyślnego interwału. Możemy to również zmienić na poziomie PHP. Działa to bardzo, bardzo podobnie. Również ustalamy ten interwał i co ten zadany interwał, Heartbeat będzie wysyłał requesty do naszego serwera. Teraz tak, przykład, bo podejrzewam, że większość nie wie zupełnie o co chodzi tutaj, szczególnie tych osób nieprogramujących, nietechnicznych, ale na pewno z Heartbeatem się spotkał w praktyce. Proszę, edytujemy sobie wpis i z jakichś powodów wylogowało nas. Dostajemy taki komunikat.
Dzieje się to w ten sposób, że w momencie, gdy piszecie wpis, WordPress co jakiś czas wysyła request do serwera i w momencie, gdy coś tam się stanie, że ta sesja wygaśnie, zwraca wam taki komunikat, że hej, hej, twoja sesja wygasła, zajmie się ponownie. Kolejny przykład, gdy pracujecie grupowo i jeden użytkownik edytuje wpis, przyjdzie drugi użytkownik, chce edytować ten sam wpis, zarówno jeden, jak i drugi dostanie takie komunikaty. I w ten sposób możemy przejąć wpis, przejąć edycję wpisu i zarówno jeden, jak i drugi użytkownik dostanie komunikat na swoim ekranie bez przeładowania strony. Tutaj kolejny przykład, czyli szkic został zapisany o jakieś tam, powiedzmy, 16:17. Jeśli piszecie sobie wpis pół godziny i robicie coś w nim na bieżąco, WordPress co jakiś czas zapisuje ten wpis, bo gdyby coś tam się stało złego, na przykład przeglądarka się zamknie z jakichś powodów, żeby tego nie stracić. Tutaj to jest akurat przykład, który robiłem i to jest przykład, który się dzieje na frontendzie. Tutaj dzieciaki robią sobie zadanie, leci sobie czas i też co ileś sekund WordPress zapisuje aktualny stan zadania do bazy danych. Ewentualnie to jest akurat jakiś prosty przykład, natomiast są zadania bardziej rozbudowane, gdzie użytkownik może sobie zapauzować ten czas, wrócić potem do zadania i chodzi o to, żeby bez żadnego klikania w przycisk z tyłu zapisz, ten plik się zapisywał i pozostał. Czy ewentualnie, jeśli nie wiem, dziecko odejdzie od komputera, zostawi ten ekran, potem zamknie przeglądarkę, żeby to było zabezpieczone, zapisane. Teraz tak, przykład na froncie. Teraz wam pokażę taki prosty, testowy przykład, który wam przybliży działanie tego Herdukta. O, jak widzicie, ten Herbit sobie ładnie tutaj pracuje. On wysyła jakiś tam request, serwer mu odpowiada boom. To jest dokładnie to, co serwer nam wysyła. Tutaj mamy czas, żeby sobie obserwować, jak ten interwał się kształtuje. Pod te dwa przyciski dodana jest akcja dodania eventu do kolejki. Czyli dodamy sobie teraz akcję ping do kolejki i serwer nam odpowiada boom. Możemy sobie dodać drugą akcję, jakąś tam inną tick. Serwer nam odpowiedział tak. Możemy dodać obydwie. Nie, teraz dzieje się to, o czym mówiłem, że po określonej liczbie requestów on przechodzi do domyślnej częstotliwości. O, odpowiedział. Gdybyśmy go zostawili tutaj i czy nie wiem, czy przełączyli sobie stronę. Dobra, to pokażę wam jeszcze dłużej tą stronę. W tym momencie mamy lokowanie produktu. To on by się po chwili zatrzymał tutaj, bo stwierdził, że nic tam nie robimy. Nie wyłączyłem tego domyślnie, więc on by się zatrzymał. W momencie, gdy wrócimy, on z powrotem zaczyna wysyłać te dane do serwera. Tak to mniej więcej działa, a teraz krótko wam opowiem, jak to jest zrobione, że to działa tak, a nie inaczej. Tutaj standard, dodajemy skrypt JavaScriptowy do WordPressa, w zależnościach wpisujemy Herbit, tak żeby on dołączył go, bo domyślnie nie jest dołączony. Tutaj mamy definicję tego interwału. Chociaż ja w tym przykładzie go jakby napisuję potem jeszcze JavaScriptem, więc to jest tylko tak czysto informacyjnie. To jest funkcja, która odbiera nam. Tu są te filtry, które odbierają dane. I w momencie, gdy odbieramy tutaj event ping,
odpowiedzi zwracamy mu coś takiego, czyli błąd jakoś tam odpowiednio stylowany, żeby to było tak ładnie zrobione, tego HTML-a tam nie powinno być. Natomiast, że jest to przykład, to poszedłem trochę na skróty. Tutaj mamy drugą akcję, czyli jeśli zakolejkujemy tą akcję tick, WordPress wykryje, że tutaj akurat przyszła taka akcja tick, w odpowiedzi zwraca tak. Tutaj mamy dodane to do filtrów zarówno dla użytkownika zalogowanego, jak i niezalogowanego. Po stronie frontendowej te dwa przyciski, które odpowiadają za dodawanie akcji, tak właściwie to Heartbeat'a dotyczą tylko te pierwsze linijki, a tutaj dopisujemy do tego okienka, w którym się pojawiały te logi tak zwane, dopisujemy po prostu, że dodałem akcję taką i taką, żeby było wiadomo, co się dzieje. Tutaj na górze jest jeszcze ustawiony interwał. Tutaj jest na 5 i ten drugi parametr, czyli ilość tych requestów, które zostaną wysłane i prędkość wróci do swojej standardowej. Ona jest domyślnie 30. W moim przykładzie tam w kodzie było to bodaj 10, dlatego zwolnił po kilku requestach. I tutaj sobie odbieramy te dane, które nam wracają z serwera. Czyli mamy Heartbeat Tick Ping, to nam wraca i obsługujemy sobie te dane już w JavaScriptie. Jak to obsłużymy, to już jest kwestia tego, do czego potrzebujemy to użyć. W przykładzie jest to po prostu dopisanie do tego okienka z logami linijki, która wraca nam z serwera. Tutaj mamy obsługę błędu. W tym momencie jest to po prostu wypisanie na konsolę errora i statusu, jaki tam się wygenerował. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o Heartbeat'a. Przybliżyłem wam pokrótce ideę. To, jak tego użyjecie, zależy tylko od was, bo to nie jest rzecz, którą ja wam tu zaprezentuję i powiem, używajcie tego do tego i tego. Tutaj ogranicza was tak naprawdę tylko wyobraźnia i potrzeby. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam. Tam było zapytanie do serwera dwa razy tam ten ping, a był tylko jeden zwrot? Tak, dlatego że może być zakolejkowane tylko jedna akcja o tym identyfikatorze. I po prostu nadpisało tą akcję. Gdybyśmy chcieli przesłać jakieś inne dane, bo coś nam się zmieniło, na przykład w tym przykładzie z zadaniem uczeń kliknął jakąś tam inną odpowiedź, więc nadpisalibyśmy tą akcję i wtedy do serwera już pójdą te nowe dane. Okay. Na tej zasadzie to działa. Marcin był pierwszy. To jest tak, że każdy request do Heartbeat'a inicjuje nowy proces Apache na serwerze? Tak, to znaczy nie wiem, czy pytasz o to, czy jeśli mamy na przykład 10 akcji, czy to pójdzie jeden request, czy 10? Czy pójdzie jeden proces tak naprawdę? Pójdzie jeden proces, właśnie w tym jest Heartbeat lepszy, bo moglibyśmy po prostu wysłać requesta na WP Ajax i by to działało. Natomiast tutaj ja mogę sobie zakolejkować 10 takich akcji i pójdzie tylko jeden request i zostanie to obsłużone, przez co będzie to dużo wydajniejsze niż 10 osobnych requestów. No to myślę, że wszystko jasne. Nie jest to rozwiązanie jakieś, powiedzmy, wysoko wydajne, bo gdyby to obsłużyć na soketach, to na pewno wydajność była większa i ta komunikacja była dużo szybsza, natomiast to jest rozwiązanie, które zadziała wszędzie po prostu. Tutaj nie trzeba mieć żadnych tam wymagań dodatkowych po stronie serwera spełnionych. To instaluje ci i to działa wszędzie na każdym hostingu, na którym działa WordPress, bo też się pojawiały takie pytanie, ok, a dlaczego nie zrobić tego na soketach? Jasne, można zrobić na soketach, z czym to jest już dodatkowe utrudnienie, bo musisz mieć po stronie serwera coś, co ten soket ci obsłuży. To ja zadam pytanie takie samo jak na pierwszej prezentacji. To czego najdziwniejszego wykorzystałeś? Wbrew pozorom nie robiłem tu nic dziwnego, to
Taka większa rzecz to było właśnie zapisywanie stanu tych zadań w trakcie rozwiązywania ich. To jest dokładnie tak, jak WordPress zapisuje wpis w momencie edytowania go. Bo jeśli nie klikniecie sobie zapisz wpis tam przez nie wiem, pół godziny, to on wam i tak go zapisze kilka razy i będziecie mieli te wersje dodane. No to jeśli to wszystko, to dziękuję. Można mnie gdzieś łapać, czy na Facebooku, czy na maila, jeśli ktoś by miał jeszcze jakieś dodatkowe pytanie, to to piszcie, czy jakoś tam robicie mnie na Facebooku. Tutaj też jeszcze chwilę będę, więc można pytać. Dziękuję bardzo.